I... Cześć wszystkim, z tej strony Randall. Słuchajcie, postanowiliśmy razem z żoną w 2022 wybudować dom. Nie wiem, czy to był najlepszy pomysł, ale z drugiej strony robiliśmy przez 4 lata praktycznie, zbieraliśmy dokumenty, żeby zdobyć pozwolenie na budowę. W tym roku na początku udało się zrobić, dostać to pozwolenie na budowę. No i stwierdziliśmy, że no co, trudno, co by nie było, wojna, nie wojna, COVID, nie COVID, trzeba zacząć robić nasz projekt życia. No bo inaczej, kiedy będą lepsze czasy? Dużo osób nam doradzało, żeby zacząć, dużo osób nam odradzało, żeby zacząć. No i postanowiliśmy po prostu posłuchać siebie i w 2022 rozpocząć budowę domu. Czy to była dobra decyzja? Okaże się. Zaczęliśmy jakieś 2 miesiące temu, jest obecnie wrzesień, początek września. Nie wiem w ogóle, czy ten film wyjdzie, no ale mam nadzieję, że tak. Postanowiłem jako filmowiec też dokumentować całą tą naszą tutaj wyprawę, bo wiem, że wielu ludziom to pomaga. Mi bardzo, bardzo, bardzo nam pomogło oglądanie filmów na YouTubie. Dużo rzeczy chcemy sami zrobić ze względu na to, że o koszty pracy i koszty wszystkich robocizm są okropnie wysokie obecnie, chyba najwyższe kiedykolwiek były, więc dużo pracy chcemy wykonać sam. Będę musiał wiele rzeczy się nauczyć. Natomiast no, myślę, że damy radę. No, jestem dosyć sprytną osobą. I mam nadzieję, że te filmy, które ja będę nagrywał, jak ja tutaj się, że tak powiem, motam z tymi wszystkimi rzeczami, pomogą komuś. I mam nadzieję, że te filmy będą Wam się podobały. Nie oczekujcie jako filmowiec, wiem, że pewnie tutaj oczekiwania są, jeśli chodzi o jakość, jakieś duże, natomiast no wiadomo, że tutaj dużo pracy w domu nas czeka, więc też pewnie nie poświęcę dużo pracy i czasu na montowanie i składanie i robienie tych filmów, żeby były jakieś wyjątkowo wypasione. Myślę, że po prostu będą poprawne. Przyzwoitą kamerę mam, więc mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze, fajnie widać to, co ja robię. Mam nadzieję, że też, że Wy jako widzowie, w ogóle jeżeli ktoś będzie to oglądał, też będziecie pisać w komentarzu i nam pomagać wyjaśniać pewne rzeczy, pomagać podejmować pewne decyzje i planować pewne rzeczy. I mam nadzieję, że te filmy też komuś pomogą, tak już powiedziałem. Plan mamy taki, właśnie opowiem Wam jeszcze jedną rzecz a propos planu naszego. Jest to dom około 140 metrów, więc duży, nieduży. Niektórzy mówią, że bardzo duży, niektórzy mówią, że nieduży. Nie wiem, dla nas mi się wydaje, że wystarczy. Garaż jest dosyć duży, bo będzie też częściowo przekształcony w studio, w którym będę mógł sobie jakieś tam rzeczy nagrywać. I dom ma tak, parter, gdzie jest salon z kuchnią. Garaż, pokój żony, spiżarnia, schody, na górze dwa pokoje, sypialnia i dwie łazienki. I to wszystko zaraz Wam wszystkim pokażę, jak ja to sobie rozplanowałem. No i mam nadzieję, że napiszecie w komentarzu, czy coś tam nie skrzaniliśmy i podpowiecie nam, co będziemy robić dalej. Myślę, że około miesiąca zajmie mi instalowanie tej elektryki. Wiem, że to dużo czasu, ale no, jakby nie zamierzam się spieszyć ani robić tego na wariata. Mam czas, więc jest wrzesień, więc tak, że tak powiem, w październiku chcemy robić tynki,
w międzyczasie hydraulikę razem z moim tatą, który jest szczęśliwie hydraulikiem i tutaj nam wszystkie, cały system wody, ogrzewania i podłogówki zrobi. Razem z nim będę robił to, więc te systemy, instalacje będziemy mogli zrobić sami. Trzymajcie za nas kciuki, bo no, ciężka przeprawa przed nami, ale myślę, że się uda. No, w sumie czemu ma się nie udać? O ile kasy starczy. Także zaczynamy.